nie będąc podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Choćby nawet przykład mamy tutaj tego domku, który nie jest podłączony do sieci. A czy dom jest podłączony? Też nie jest. A więc tak, startujemy, zaczynamy. Zabieramy się za te paczki. Do ściany, czyli gdzie normalnie standardowo pewnie trzeba by było to... Na kołki rozporowe, nie? A że tam jest ściana... Stelaż drewniany jest. Drzewiana. Ściana drzewiana, więc nie potrzebam. Nosić się nie chce. Ale dam rady, nie ma problemu. No właśnie, nie wiem. No właśnie, no to dobra, to teraz czekajmy. Ja się na tym nie znam. Słuchaj, dobra, to teraz pokażemy naszym widzom, dlaczego nie muszą być. Ja myślę, że tutaj my mamy... Pokazało się, że chcieliśmy być tacy dokładni, a tutaj takie ładne klepeczki się dotknie podłoże, żeby była izolacja od betonu, a się okazuje, że w zestawie od sterowania, który tutaj, o proszę bardzo, wygląda tak, okazało się, że w tym zestawie od Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwolą Wam, nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe. Teoretycznie. Praktycznie różnie to bywa. A my na naszym kanale pokazujemy, że da się i że można żyć i funkcjonować właśnie nie będąc podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. Choćby nawet przykład mamy tutaj tego domku, który nie jest podłączony do sieci. Tam, proszę bardzo, za tym drzewkiem, za tą brzozą jest namiot i akurat pewnie nikt z Was nie będzie zaskoczony, jeżeli powiem, że on również nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej. A czy ten dom jest podłączony? Też nie jest. A więc tak, startujemy, zaczynamy. Zabieram się za te paczki, które już wcześniej Wam pokazywałem. Witam! Hello. Kogo my tutaj mamy? Cześć, Rysiu! Witam! Dobra, to teraz tak. Mamy paczuszki, będziemy rozpakowywać, zobaczymy, co tam ciekawego. Dobra, to teraz tak. Ja mam tutaj sprzęt do tego, żeby Cię podłączyć, żeby można było lepiej słyszeć. No, dokładnie. Dobra, okej, okay, super. Pijaj mnie tam gdzieś. Dobra, jest, dobra. Pasuje. No dobra, to co, to w takim razie tak. I pierwsze co, to to jest paczka wagi super ciężkiej. No tak, trochę to waży. Tak, ważyło? No trochę ważyło, no, ale... Rysiu już dobrał się, można powiedzieć, do jednego z elementów, czyli do kwestii stelaża. Stelaż był tutaj na samej górze, tak? Tak, tutaj. Tutaj był sobie stelaż. Okay, nie. Dobra. No się dorwałem do niego, mówię, zamontuję go. Ja mówię do Rysia, żeby nie rozpakowywał i tak dalej, a się okazało, że poszedł do przodu już. A co tam będzie czekał? Na co czekać, tak? Dobrze, to mamy tak, mamy licznik, ale teraz wiecie co, ja nie jestem pewien na 100%, czy on normalnie, standardowo jest w zestawie, czy było to coś, co było tutaj dodatkowo dołożone, z tego względu, że ja na pewno to chciałem, także to już jest jedna kwestia. Druga, mamy tutaj kołki, ale z racji tego, że stelaż nie był przykręcany i do ściany, czyli gdzie normalnie, standardowo pewnie trzeba by było to... Na kołki rozporowe, nie? A że tam jest ściana... Stelaż drewniany jest. Drzewiana. Ściana drzewiana, więc nie potrzeba było tych kołków, nie? Okej, okay, no dobrze, czyli co, to będziemy się do tego dobierali. To jest jak gdyby jedna paczka. Druga paczka, którą mamy na wierzchu, to też od razu możemy sobie pokazać rzut okiem. To jest sterowanie do magazynu energii, a magazyn energii mamy tutaj poniżej. Także myślę, że pewnie trzeba będzie się tutaj krok po kroku za to wszystko po polsku dobierać. Nie jest. Nie jest po polsku? No nie, po polskiemu. To jakiś spich tam, kurde, tu on off. Ja nie wiem, co to znaczy. No dobra, no będziemy to... Ale po polskiemu go zamontujemy. Tak. Po polskiemu. Po polskiemu znaczy prawidłowo i dobrze. No, prawidłowo, tak. Po polskiemu jest. Dobrze, okej. Okay. To teraz, a właśnie... Nie ma.
A, dobrze, bo tu już mamy założoną skrzyneczkę i to jest skrzyneczka z zabezpieczeniem trójfazowym. Trójfazowym. Już jest wszystko tu podłączane. Dobrze, okej. Okay. I teraz tak, tutaj jest stelaż, który był w tamtej paczce, także zabieramy się za to, żeby wyciągnąć z niego falownik i zawiesić go tutaj i pewnie za chwilę się ciężki. Nosić się nie chce. A damy radę, nie ma problemu. Widzimy się za chwilę w takim razie. Nie takie ciężary się nosiło, prawda? Dobrze, już zobaczcie, patrzcie to. Jest założony, wisi. Tak? I teraz tak. Proszę bardzo, mamy wejście na uziemienie. Także tutaj do tego dochodzi żółto-zielony. Tutaj mamy miejsce na śrubkę na to, żeby to przykręcić, zabezpieczyć. Żeby do góry nie wyleciał, ale to tak. Chyba nie wyskoczy do nie, góry. To chyba do góry nie poleci. No nie, to jest tak ciężki, że kurde. Ojej. No. Dobrze, spoko, w porządku. To prosty go montaż, go wchacza się i to wszystko, nie? No tak. No, tam... Filozofii nie ma żadnej. No właśnie. Biorąc pod uwagę, że tutaj pierwsze wejście trójfazowe mamy AC grid, a my jesteśmy off grid. W związku z tym na pewno tego nie będziemy potrzebowali. No i plus do tego mamy przyłączone stringi MC4, wejście i gniazdo na trójfazowe na wyjście. A tu mamy na akumulatory, nie? Aha. No proszę. A mówiłeś, że akumulatory muszą być tam dziesiątka, to taki gruby ten przewód. A tutaj co mamy czwórki? Albo ale szóstki. Nie, wiesz co, ja myślę, że to może być akumulatoru. Ale wiesz co, słuchaj, już ci mówię, to znaczy zaraz my się za to wszystko zabierzemy, tak? I będziemy to tutaj po kolei rozkminiali, natomiast ja ci powiem dlaczego. Chodź, Rysiu, chodź, opowiemy widzom. O jakich kablach? No o tych kablach tutaj mówisz, DC, kurczę, że dziesiątki, że to za małe, że to muszą, że 35 muszą być. No, tak ty mówiłeś. Ja. Tak ty mówiłeś. No. A dlaczego nie muszą być 35? No właśnie nie wiem. No właśnie, no to dobra, to teraz czekajmy. Ja się na tym nie znam. Słuchaj, dobra, to teraz pokażemy naszym widzom. Dlaczego nie muszą być? Ja myślę, że tutaj my mamy bystrych widzów, to oni się szybko zorientują, dlaczego nie muszą być, z tego względu, że zwróćcie sobie uwagę na napięcie, jakie tutaj jest. Czy widzicie? Mamy 5,12, tyle jest kilowata pojemności bateria ma i ta bateria potrzebuje tylko takie przewody, czyli takie cieńsze tutaj. Z tego względu, że to jest magazyn o napięciu 300-435 V DC, 7 A, 2,5 kWh. Dlaczego? Bo to jest magazyn energii wysokonapięciowy. To co? No. Trzeba teraz po kolejną kolumnę, później przyjdzie tutaj wyżej sterowanie. Trzeba pozapinać z tego względu, że tutaj są takie specjalne uchwyty, łapki. Do tego, żeby można było to przykręcić do ściany, z tego względu, żeby zabezpieczyć to ewentualnie przed jakimś potencjalnym przewróceniem się. No i żeby to było trzęsienie ziemi czasem, nie? To różnie na trzęsienie było, ziemi to już koniecznie. To już koniecznie by trzeba było. Zacznie trząśli. No tak. No to co, zasuwamy, lecimy dalej. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Okazuje się, że jedne 5 kWh już stoi. Oczywiście ja za każdym razem, jak widzę troszkę takich śrubek, to się zaczynam zastanawiać, co jeszcze nie zostało tutaj dokręcone i zamocowane. Aczkolwiek tak, tutaj mamy tak, uziemienie, przewód sterujący do BMS-ów i mamy wyjście plus, minus do kolejnego zestawu, do kolejnej baterii. Także co, zasuwamy, lecimy dalej. A tutaj mamy takie piękne, ładne zaślepki na szczyty, żeby później można było to wszystko pozakrywać. Tutaj przyjdzie kolejny segment, później przyjdzie sterowanie i to wszystko wepniemy sobie jeszcze tutaj później na górę do falownika. Proszę bardzo, składamy. Idziemy już do góry, mamy kolejne piętro.
Tak, tutaj odsunęliśmy najdalej jak się dało tylko na tych łapkach, które są przykręcone. Tu chodzi o to po prostu, że żeby tak na tych nóżkach osadza się tą baterię jedną na drugiej. Ponadto jedna ta na dole jest przykręcona do ściany, tutaj ta druga również jest przykręcona, tam z tyłu mamy radiatory, a wszystkie przewody przyłącza są z lewej strony, tak troszkę niefortunnie, no ale cóż, co zrobić, mamy tak plus minus i oczywiście mamy przewód komunikacyjny, tak to wygląda, mamy takie osłony, dzięki temu, że nie mamy złożonej góry, to jeszcze możemy sobie tutaj rzucić okiem, jest to wykonane bardzo solidnie, bardzo przyzwoicie, porządnie. I po założeniu jednej i drugiej zaślepki, oj, coś tutaj kaszelek, podepniemy sobie to wszystko tu, pod tego naszego sofara i będziemy robili przyłącze, jeśli chodzi o kwestie przewodów. Zobaczymy, czy nam długości wystarczą, zobaczymy sobie, jakie są tutaj, czy nie trzeba będzie przedłużać, ale to myślę, że pewnie za chwilę się dowiemy. Proszę bardzo. Okazało się, że chcieliśmy być tacy dokładni, a tutaj takie ładne klepeczki się dotknie podłoże, żeby była izolacja od betonu, a się okazuje, że w zestawie od sterowania, który tutaj, o proszę bardzo, wygląda tak, okazało się, że w tym zestawie od sterowania zestaw zarządzający magazynem energii posiada integralną część, a tą integralną częścią jest stopa, tak, czyli na górę przychodzi sterowanie, a pod spodem mamy założone, można powiedzieć, że taką nogę do tego magazynu energii. No i okazało się, że tak szybko poleciliśmy do przodu, że zapomnieliśmy jej założyć. Także czeka nas demontaż. Widzimy się za chwilę. Proszę bardzo. A więc tak, tutaj mamy tą stopę założoną, czyli tą nogę do baterii. Nie wiem, albo coś tutaj jest nie tak jeszcze założone, bo takie luźne trochę jest. To jest jedna rzecz, a druga, proszę bardzo, spasowane jest bardzo ładnie. Tutaj mamy przewód, tutaj jest Wi-Fi. I tutaj mamy jeszcze wszystkie przewody. I ja już będę musiał się tutaj za to tak na spokojnie zabrać, żeby można było to wszystko jeszcze podłączyć. Ale tak czy inaczej na pewno trzeba będzie uzupełnić przewód od baterii tutaj tej wysokonapięciowej. Z tego względu, że tutaj za tą pokrywą są wtyczki, które w tej chwili są tutaj, tak samo tam, gniazdo i wtyczka. No i plus do tego wszystkiego mamy tak. Jest Wi-Fi, łącze, trzy fazy, wyjście, sieci nie mamy. Tutaj mamy podłączenie pod stringi. Także tym wszystkim myślę, że pewnie już się zajmiemy przy kolejnych odsłonach. Trzymajcie się w takim razie. Jeśli będziecie ciekawi, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja jakiś link zostawię tutaj poniżej, także jakby ktoś był tam zainteresowany, to też może sobie zerknąć, zobaczyć. Tak czy inaczej, widzimy się na kolejnych odsłonach. Pewnie w czasie, kiedy już zaczniemy to podłączać. Tak? Wszystko. Z mojej strony. Hejka. A, cześć, Odrysia Wam też również przekazuję. Do miłego. Widzimy się. Zaś.